Drodzy w Chrystusie, kolejna nasza katecheza, katecheza o duchach. Tę katechezę pragnę rozpocząć tekstem z religijnej piosenki. Jak jest po tamtej stronie snu? Czy duchy widzą wielki wóz? Czy duchy widzą ziemi kształt? Czy rozróżniają czerń i biel? Dobro od zła, od nocy dzień? Czy między sobą są jak psy? Czy toczą wojny tak jak my? Każdy duch jest poza czasem, poza przestrzenią i poza materią. Każdy duch. Bóg jest duchem. W relacji z 11 lipca 2018 roku czytamy. Kilka dni tuż po północy w Kielcach przy ulicy Pelca pojawił się duch. Niewyjaśnione zjawisko widać w oku kamery monitoringu umieszczonego na tyłach budynku Aqua, znajdującego się na rogu Alei 9 wieków Kielc i ulicy Mojżesza Pelca. I dalej czytamy. Co robi w tym miejscu duch? Dlaczego upatrzył sobie to właśnie miejsce? Nie wiadomo. Ale na nagraniu widać, jak nieznany obiekt przemieszcza się w różnych kierunkach. Dzieli się także na mniejsze części i nawiedza teren wokół parkingu samochodowego przy budynku. Jego obecność jak na razie pozostaje zagadką. Ciekawe, że od kilku dni pojawia się zawsze o tej samej godzinie. Zawsze o tej samej godzinie. Duch w ujęciu filozoficznym oraz dusza wywodzą się z tradycji religijnej, która przekazuje informacje o objawiających się niematerialnych, rozumnych istotach, czyli duchach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli ktoś zobaczy ducha albo będzie uczestniczył w wywoływaniu duchów, w rzeczywistości zobaczy demona. Drodzy zebrani, anioły, podobnie jak Bóg, są czystymi duchami i rzeczywiście istnieją. Ilekroć komuś w Biblii pojawia się anioł, przekonuje on daną osobę, żeby się nie lękała. Anioł pojawia się, aby przekazać bardzo konkretne przesłanie, dodać otuchy i pomóc danej osobie zbliżyć się do Boga. Jego celem jest poprowadzić duszę drogą, którą Bóg jej wyznaczył. Zadaniem anioła jest poprowadzić duszę drogą, którą Bóg jej wyznaczył. Z drugiej strony, skoro istnieją dobre anioły, istnieją również anioły złe. Oto co czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, które w sposób wolny o
odrzuciły służbę Bogu i Jego zamysłowi. Doniesienia o takich duchach zawsze obracają się wokół czegoś, co nas przeraża, czego się lękamy. Może to być ruszający się przedmiot albo nawiedzony dom. Czasami te doniesienia dotyczą również jakiejś przerażającej postaci. Osoba, która wierzy, że widziała ducha, dostrzega go tylko przez chwilę, ale jest to doświadczenie mrożące krew w żyłach. Demony chcą nas bowiem nakłonić, byśmy uwierzyli w to, że one są silne i chcą w ten sposób zyskać na tym, aby nas podporządkować. To taktyka diabła, który chce odwieść nas od Boga i pragnie, byśmy zafascynowali się tym, co demoniczne. W artykule zamieszczonym na stronach Fakt 24 z 2019 roku czytamy: marzy ci się zamieszkanie w klimatycznym starym domu z bogatą historią? Lepiej przemyśl to raz jeszcze. Ta para kupiła jakiś czas temu domek. Swoim zakupem pochwaliła się na Facebooku, ale niedługo później ich radość ostudziły dziwne rzeczy, które zaczęły się dziać wokół. W wywiadzie udzielonym dla USA Today najstarsza z pięciu córek obstaje przy twierdzeniu, że w domu jej rodziny mieszkały złe duchy. Rzeczy, które się tam wydarzyły, były naprawdę przerażające. Drzwi same się otwierały. Słychać było kroki i pukanie. To bardzo męczące. Moi drodzy, jest jeszcze jedna kategoria duchów. To dusze w czyściu cierpiące, które odwiedzają ludzi na ziemi. Dusze w czyściu zawsze ukazują się w jakimś celu, ale nie jest nim zastraszenie czy przerażenie nas. Możliwe, że niektóre duchy są duchami zmarłych krewnych, które pragną dać nam słowa pociechy czy nawet ostrzeżenia. Jednak Kościół nie wypowiedział się w sposób jednoznaczny, czy tak w istocie jest, czy nie. Wierząc natomiast w świętych obcowania, zawsze możemy być z nimi w bliskości poprzez naszą modlitwę za nich albo do nich. Zawsze możemy być w bliskości z duchami, które ogłoszone zostały jako święci, i modlić się do nich o wstawiennictwo za nas u Boga. Tą katechezę pragnę zakończyć również słowami religijnej pieśni,
która zwieńcza to dzisiejsze słowo, dając nam jednocześnie dużo wewnętrznej pociechy. Na powitanie wielki bal, duchy tańczące w tysiąc par. Anioł Wodzirej daje znak, Bóg ze wszystkimi za Pan brat. Wnet anioł stróż przedstawi mnie, duchom, aniołom, Bogu też. Znasz, Boże, Polskę, biedny kraj, to jest jej syn, rękę